Sponsorem programu jest PKO Bank Polski. Na program zaprosił sponsor PZU. Dzień dobry Państwu, Maksymilian Wysocki, zapraszam na dzisiejszy wywiad gospodarczy. Naszym gościem dziś jest pan Maciej Jędrzejczyk, Blockchain Technical Leader w IBM Polska. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze. Panie Macieju, szanowni państwo, dzisiaj porozmawiamy o technologii, technologii jutra, technologii, która do czerwoności rozpala jak na razie specjalistów od technologii oraz specjalistów ze świata bankowości i finansów, ponieważ blockchain jest taką technologią, która w świecie, w którym każdy może udawać każdego, w którym haker może włamać się na konto, zmienić dane, ukraść środki, technologia blockchain ma być gwarantem bezpieczeństwa i niezmienności. Ona spowoduje, że wszystko będzie raz, że jawne i klarowne, dwa, że niezmienne, więc nawet taki atak hakera może się skończyć niepowodzeniem albo może odnieść sukces, ale to w trakcie rozmowy wyjaśnimy, jaka jest ta zależność. Ale panie Macieju, czy pana zdaniem technologia blockchain to jest ta technologia jakaś przełomowa, jakiś kolejny krok milowy w historii ludzkości? Blockchain jest zdecydowanie technologią, która należy do grupy tych rozwiązań, które z punktu widzenia bardzo wielu analityków oraz uczestników rynku są zaliczane do tych przełomowych, które mają szansę zrewolucjonizować sposób, w jaki ci uczestnicy czy rynek, który takiej technologii wykorzystuje, mogą się ze sobą komunikować i tworzyć razem wartość dodaną. Ale w jaki sposób? Czym jest ta technologia i w jaki sposób może zmienić ten świat? W gruncie rzeczy blockchain jest zestawem narzędzi oraz algorytmów, które składają się z takich dwóch podstawowych komponentów. Pierwszym z nich jest to po prostu rejestr, w którym zapisywane są dane. Te dane są zapisywane, jak sama nazwa mówi, blockchain, łańcuch bloków, w postaci bloków reprezentujących stan tego rejestru na dany moment. I są zapisywane oraz zabezpieczane kryptograficznie. Także tworzy się ten łańcuch zależności jednego bloku, czyli zestawu transakcji w stosunku do poprzedniego bloku, czyli transakcji, które miały miejsce wcześniej. Jaka jest różnica między dotychczasowym sposobem zapisywania danych, przechowywania tych danych, ryzyka, jakie było ponoszone? Bo do tej pory jest tak, prawda, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, że za bezpieczeństwo danych, za weryfikację odpowiadał zawsze pośrednik, który był trochę jak notariusz. W przypadku transakcji finansowych są to banki, są to instytucje regulujące. W przypadku technologii blockchain ten rejestr, ten zapis aktualnego stanu rzeczy rozprowadza się po wszystkich użytkownikach w systemie, prawda? Dokładnie. Jest to właśnie ten drugi komponent, o którym chciałem powiedzieć, mianowicie zestaw algorytmów, również wykorzystujących kryptografię, które pozwalają na to, żeby uczestnicy współdzielący ten rejestr razem zdecydowali się i zgadzali się co do tego, czy dane transakcje wprowadzone do niego będą akceptowane bądź nie, oraz które transakcje powinny zostać odrzucone. Jednocześnie ze względu na wykorzystywanie kryptografii przy tworzeniu samych bloków, wszelka próba manipulacji jednego z uczestników, czy to w postaci edytowania już wprowadzonych informacji, czy próby wysłania dwa razy tej samej transakcji po to, żeby wykorzystać tę sytuację braku pełnej informacji, czy braku zaufanej strony trzeciej, są natychmiast zauważane, są blokowane przez wszystkich innych uczestników i w bardzo wielu przypadkach taki uczestnik, który próbuje tego typu transakcję nieuprawnioną wywołać, jest wyłączany z sieci. Czyli do tej pory było tak, że haker może, czy kraker, może zaatakować tą zaufaną
stronę, tak, którą jest na przykład bank, który przechowuje dane, historię transakcji, zmienia zapisy i jest oszustwo dokonane, tak, czyli transfer środków następuje, wykasowanie, dowolna zmiana rejestru, tak jak dowolna zmiana historii, jakbyśmy myśleli o tym w kategorii czasu i jego niezmienności, tak? Tutaj natomiast mamy bezpieczeństwo, ponieważ haker musiałby zaatakować absolutnie wszystkich uczestników. Albo kwalifikowaną ich większość, w zależności od tego, która platforma blockchain jest wykorzystywana do połączenia ze sobą wszystkich uczestników. Co nam to daje? Czy to nam to daje świat, w którym nie trzeba już instytucji, które są tą zaufaną stroną i z tego żyją, że one akumulują po prostu i zapewniają bezpieczeństwo historii tego, że to jest niezmienne. Kto na tym może skorzystać? Przede wszystkim mogą na tym skorzystać wszyscy ci uczestnicy rynku, którzy poszukują jakiejś możliwości wytworzenia wartości dodanych poprzez optymalizację kosztów. Ta optymalizacja w przypadku blockchaina może się pojawiać w dwóch sferach. Przede wszystkim w momencie, kiedy chcemy, żeby jakiś proces biznesowy, który z różnych powodów jest realizowany przez więcej niż jedną stronę i którego efektem jest wytworzenie wartości dodanej, mógł być realizowany w sposób bardziej transparentny, ponieważ, jak wcześniej wspomniałem, każda transakcja jest akceptowana przez wszystkich uczestników, a co za tym idzie, realizacja czy zakończenie tego procesu zachodzi o wiele szybciej. Drugi przypadek optymalizacji kosztów wynika z tego, że treść tego rejestru jest, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, współdzielona pomiędzy wszystkich uczestników, łącznie z historią. A co za tym idzie, raz wprowadzona informacja do tego rejestru, podlegająca ewolucji, cyklowi życia, czy mówimy tutaj o cyfrowym odzwierciedleniu samochodów, nieruchomości, papierów wartościowych, czy jakiegokolwiek innego aktywa, jest widziana przez wszystkich uczestników, a co za tym idzie, każdy z nich ma pełną informację i świadomość tego, kiedy się to zaczęło, kto to posiadał, w jakim momencie doszło do zmiany stosunku własności, jakie charakterystyki dane aktywo posiadało w danym momencie czasu. I ze względu na niezmienność tego rejestru, ta informacja jest uznawana przez wszystkich tych uczestników jako wiarygodna. Czyli jest to technologia absolutnie bezpieczna? Jest to technologia o tyle bezpieczna, o ile algorytmy, które w tej chwili są wykorzystywane, nie zostaną złamane. Mamy przypadki z historii, kiedy algorytmy uznawane za niełamalne stawały się łamalne. Aczkolwiek ja nie widzę tutaj żadnego problemu, ponieważ blockchain jest niczym innym jak zestawem kodu komputerowego, który można aktualizować i w dniu, w którym dowiemy się, że pewien algorytm wykorzystywany przy zabezpieczeniu blockchain nie jest już bezpieczny, można dokonać aktualizacji i poprzez to z powrotem sprowadzić wiarygodność do tej rozproszonej sieci. Czy technologia blockchain stanowi szansę czy zagrożenie dla instytucji finansowych, dla aktualnych pośredników, którzy żyją z tego, że w jakiś sposób gwarantują prawdziwość, niczym notariusze, prawdziwość transakcji, historii transakcji, stanu wiedzy? Historia pokazuje, że ci uczestnicy, można powiedzieć instytucjonalni, bądź to, co my nazywamy zaufanymi stronami trzecimi, świetnie potrafią dopasować się do nowych warunków. I jestem takiego zdania, że w przypadku blockchaina również tak będzie. Już w tej chwili widzimy taką sytuację, w której pewne branże, przede wszystkim sektor finansowy, ale nie tylko, widzą bardzo duże benefity oraz korzyści wynikające z integracji swoich istniejących systemów, swoich ekosystemów, powiązań z różnymi poddostawcami, partnerami, podwykonawcami w ramach sieci blockchain. Zatem ja nie widzę tutaj absolutnie żadnego strachu, widzę jedynie same korzyści i również rynek wydaje się przyjmować to jako okazję, a nie próbuje z tym walczyć. Jest taniej i bezpieczniej i teoretycznie podmioty, którym mogłaby nowa technologia zagrozić, wiedzą, jak ją wykorzystać, żeby jednocześnie zostać na rynku i jednocześnie zarabiać jeszcze więcej. To jest bardzo ciekawe. Ciekawe jest też,
to, jak ludzie obecnie postrzegają technologię blockchain, bo chyba stawiają znak równości między blockchainem a bitcoinem i kryptowalutami. To chyba nie jest tożsame, prawda? Kryptowaluty są pierwszym przypadkiem użycia technologii blockchain, które pojawiły się w 2008 roku, ale nie są jedynym przypadkiem użycia. Jak wcześniej wspomniałem, blockchain jest rejestrem, do którego można wprowadzić dane. Są to dowolne dane, które mogą opisywać cyfrowe odzwierciedlenie jakiegokolwiek dobra, które podlega wymianie gospodarczej i którego wymiana również tworzy tę wartość dodaną, o której wspomnieliśmy. Zatem Bitcoin czy jakiekolwiek inne kryptowaluty rzeczywiście zaliczają się do tych pionierskich zastosowań, które są z nami do dnia dzisiejszego, ale od mniej więcej 5 czy 6 lat szeroko pojęty rynek zauważył, zidentyfikował szereg zastosowań komercyjnych, które wychodzą znacznie poza same kryptowaluty. Czyli już coś się dzieje, już są pomysły na to, jak zastosować tę technologię, niekoniecznie w charakterze kolejnego pomysłu na kryptowalutę. To w takim razie, gdzie jesteśmy, co takiego się dzieje, jakie projekty obecnie najciekawsze są na rynku polskim i globalnym i czy my jako Polacy jesteśmy do tyłu względem rynku globalnego, czy może jednak nie? Globalnie zauważamy, że jednym z trendów, który zachęca do wykorzystywania blockchaina, jest tworzenie się ekosystemów, powiązań bezpośrednich pomiędzy wieloma uczestnikami rynku, którzy wcześniej z różnych powodów nie mogli ze sobą współpracować. Nie mogli współpracować, ponieważ konkurowali ze sobą, nie widzieli tożsamych interesów, bądź współpraca wymagała inwestycji, które znacznie przekraczały ich możliwości finansowe. Ze względu na swoją transparentność oraz bardzo dużą skalowalność, blockchain pozwala na to, żeby wreszcie obniżyć te koszty i pozwala na to, żeby ci uczestnicy mogli ze sobą współpracować. I tam, gdzie widzimy pojawienie się tych ekosystemów, to przede wszystkim oczywiście sektor finansowy, który jako jeden z pierwszych zidentyfikował możliwość wykorzystania tej technologii do optymalizacji kosztów. I takim koronnym przypadkiem jest ekosystem do finansowania transakcji dla małych i średnich przedsiębiorstw, który nazywa się WeTrade, założone przez 9 banków komercyjnych w zachodniej Europie, które pozwala na to, żeby klienci, małe i średnie przedsiębiorstwa jednego banku były w stanie wejść w sposób bezpieczny we współpracę z klientami innego banku, a banki stanowią tutaj tego pośrednika, który bezpośrednio jest w stanie się ze sobą komunikować w ramach tej sieci, wymieniać się na bieżąco informacjami, informować się o statusie płatności, o statusie dostawy dóbr oraz towaru i gwarantować, że jeśli do jakiegoś elementu tej transakcji by nie doszło ze względu na konflikt, to ten konflikt zostanie zażegnany w sposób automatyczny właśnie pomiędzy tymi uczestnikami. Ale mamy nawet przykłady technologii z rynku handlu i też bardzo chciałbym usłyszeć, w jaki sposób inne sektory właśnie niż finansowy i bankowy już widzą to wykorzystanie, gdzie oczywiście jest ta wartość. Takim bardzo ciekawym przypadkiem wykorzystania blockchaina do rozwiązywania problemów innych niż finansowe jest firma Walmart, jedna z największych sieci supermarketów na świecie, która w Chinach zrealizowała pilota mającego na celu rozwiązanie jednego z bardzo dużych społecznych problemów, jakim jest zakażenie pożywienia. Wcześniej, żeby rozwiązać ten problem, należało poszukiwać konkretnych partii tego pożywienia, co było czynnością wymagającą bardzo dużo czasu oraz zaangażowania. A teraz dzieje się to w taki sposób, że każda partia żywności, która trafia na półki sklepowe Walmarta w Chinach, a docelowo również globalnie, posiada pełną historię informacji na temat tego, skąd pochodzi, kiedy została wyprodukowana, kto ją zapakował, w jakich warunkach była przechowywana oraz cały łańcuch dostawców i pośredników prowadzących, doprowadzających tę partię żywności do półki jest jasny, klarowny, jasny i klarowny.
dając tym samym możliwość bardzo łatwego identyfikowania tych partii, które mogą stanowić zagrożenie społeczne. Bardzo panu dziękuję. Bardzo ciekawy temat i będziemy jeszcze do niego wracać. Niestety na dzisiaj musimy już skończyć. Bardzo dziękuję. Pan Maciej Jędrzejczyk, Blockchain Technical Leader w IBM Polska, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję panu uprzejmie. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu i życzę miłego dnia. Zapraszam do śledzenia tego tematu dalej. Będziemy o nim pisać. Do widzenia. Sponsorem programu był PKO Bank Polski. Na program zaprosił sponsor PZU.